Slalom w środku lata i na równym miejscu? Dlaczego nie? Na tradycyjnych już zlotach litewskich Polaków wszystko jest możliwe. I nawet zwykłe przelewanie z pustego w próżne może okazać się dyscypliną sportową. Ale biwakowanie w gronie rodaków to nie jest zwykła wakacyjna imprezka. Tu trzeba się wykazać i udowodnić, że właśnie ty przyjechałeś tu w najlepszym towarzystwie. Dlatego od lat w zlocie uczestniczą nie tylko prywatne osoby czy rodziny, ale też całe drużyny, które przez 3 dni współzawodniczą ze sobą. To jest bakcyl, to wciąga. I jak już się nie przyjdzie, to jakoś tak niewyraźnie. Ja nie wyobrażam sobie, jakby nie przejechać na zlot. Młodych, ja się strasznie cieszę, bo pomysł był taki, żeby to zainteresować, żeby młodych przyciągnąć. Bo ja osobiście uważam, że jest po prostu za mało imprez dla młodzieży w środowisku polskim. Zlot to jednak nie tylko mini igrzyska polonijne. I chociaż strzały padają tu raczej sportowo, to samej kondycji fizycznej zdecydowanie nie wystarczy. Tego roku największe wrażenie na komisji zrobił konkurs kucharzy. O losach współzawodnictwa mógł zadecydować także konkurs wiedzy o Wileńszczyźnie czy biegi na orientację. Największym zainteresowaniem jednak od lat cieszą się wybory Miss Zlotu. Wszystkie drużyny, które przyjechały, to są nowe pokolenia, czyli to są nowi ludzie, którzy mam nadzieję przez następne 10 co najmniej lat pociągną tą imprezę i ta impreza się nie znudzi, bo ciągle zmieniamy charakter, powiedzmy, konkursów. Nazewnictwo zostaje te same, ale treść jest inna. Laury zwycięzców, zresztą nie po raz pierwszy, zdobyła ekipa z podwileńskich Lawaryszek. Tego roku jako Monacho Mafia. Jednak organizatorzy ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych podkreślają, że zwycięzcą na zlocie jest każdy uczestnik, który woli aktywny wypoczynek w gronie samych swoich niż siedzenie przed telewizorem. A że jest to relaks nie tylko aktywny, lecz i owocny, świadczy fakt, że z każdym rokiem przybywa drużyn wielopokoleniowych. Coraz więcej małych takich zlotowiczów, takich paro albo kilkuletnich, ja to traktuję jako owoc zlotów. No bo jednak po tych 3 dniach, 2 nocach, tak jak mówią na Wileńszczyźnie, wolę Bożą poczuwszy, wszyscy wracają na lono rodziny, no i owoc jest potem taki cały, bardzo ładny, bo nasze dzieci zlotowe są bardzo ładne.